Wrocławskie Forum Osiedlowe teraz dostępne także w internecie. Powstało w odpowiedzi na próbę wprowadzenia zmian do statutów osiedli. Zmiany te doprowadziłyby do tego, że tak jak teraz nie udało się powołać jednej rady, tak najprawdopodobniej w kolejnej kadencji około 1/4 osiedli nie miałaby swojego przedstawicielstwa w organach osiedli. Inicjatywa ma wzmocnić pozycję osiedli i dać im więcej kompetencji po to, aby mieszkańcy mieli realny wpływ na swoje otoczenie. Obecnie statut osiedla nie pozwala nam praktycznie zrobić nic. My nie możemy ławki w parku postawić, żeby to było od A do Z zgodne z literą prawa. Radni osiedlowi nie mają wątpliwości. Jest jeszcze wiele do zrobienia. Podwórka, które są bolączką chyba w ogóle Śródmieścia, bo i Nadodrza, i Ołbina, zaniedbane totalnie przez wiele, wiele lat. Mieszkańcy nie mają jakby tej najdrobniejszej infrastruktury do wypoczynku, chociażby ławki, chociażby utwardzony teren, placu zabaw. Z punktu widzenia magistratu te rzeczy są niedostrzegalne, bo to takie drobiny w porównaniu z zarządzaniem całym miastem. Dlatego też chcielibyśmy, aby część budżetu została wydzielona dla osiedli, aby to osiedla wskazywały, które inwestycje są najbardziej potrzebne, a miasto z kolei, żeby je wykonywało. Tymczasem na ostatniej sesji miasta zapewniano, że część budżetu będzie wydzielona dla rad osiedli. Utworzyliśmy nową pozycję w budżecie, 3 miliony złotych, tylko dedykowana pozycja dla rad osiedli. To jest kropla w morzu potrzeb. 3 miliony złotych to na samym moim osiedlu myślę, że mógłbym spożytkować w przeciągu jednego roku. Jaki los czeka wrocławskie osiedla? Przekonamy się niebawem. Tymczasem w nowym roku przewodniczący planują przekształcić inicjatywę Wrocławskiego Forum Osiedlowego w formalne stowarzyszenie.